Panie i panowie, ladies and gentlemen, zapraszamy na galę sportu. Jedyne takie wydarzenie w Zambrowie, które rozpocznie się dokładnie za... Witamy wszystkich zebranych. Mam nadzieję, że będziecie się równie dobrze bawili, tak jak my. Obiecujemy, że jeszcze nasza kompania wróci. Na chwilę dziękujemy, ale jeszcze później na pewno się spotkamy. Proszę Państwa, witam wszystkich w imieniu własnym, jak i przede wszystkim Pana Burmistrza Kazimierza Dąbrowskiego, który jest organizatorem tej całej gali, właśnie pierwszej gali sportu. I zanim przejdziemy do wręczania statuety, czyli to, co jest najprzyjemniejsze i na co większość z Was wszystkich czeka, chciałbym właśnie przede wszystkim gorąco przywitać Pana Burmistrza oraz pozostałych gości. Wielkie brawa. I tak, proszę Państwa, bez ogródek od razu powiem, że chciałbym zaprosić tutaj właśnie naszego twórcę całej gali sportu, pierwszej gali sportu, mamy nadzieję, że nie ostatniej i na to też liczymy. Myślę, że naszych sportowców będzie już tylko przybywało z wspaniałymi nagrodami. Także, żeby już nie przedłużać, chciałbym na scenę prosić Pana Burmistrza Kazimierza Dąbrowskiego, żeby powiedział kilka słów na temat samej gali. Zapraszamy. Dzień
Dzień dobry Państwu. Pragnę serdecznie wszystkich Państwa powitać w gościnnej sali Miejskiego Ośrodka Kultury. Przede wszystkim witam naszych zawodników i zawodniczki, ich trenerów, opiekunów, rodziców na dzisiejszym spotkaniu. Serdecznie wszystkich Państwa witam. Chciałbym w imieniu Państwa i własnym na dzisiejszym spotkaniu również powitać Przewodniczącego Rady Miasta, Pana Zbigniewa Korzeniowskiego wraz z przybyłymi radnymi. Serdecznie witam. Również serdecznie witam Burmistrza Bogdana Kamińskiego wraz z przybyłymi pracownikami urzędu. Jak również serdecznie witam gospodarza tego obiektu, panią Martę Konopkę. Szanowni Państwo, dzisiejszego spotkania by nie było, żeby nie było udanych i znaczących sukcesów sportowych naszej zambrowskiej młodzieży, naszych dzieci na arenie województwa, kraju, a nawet Europy. W sportach indywidualnych, w sportach zespołowych i drużynowych. Jest to niewątpliwie ich duża zasługa, ale również zasługa ich opiekunów, trenerów, wychowawców, nauczycieli, dyrektorów szkół, prezesów klubów. Także te grono jest znaczące i tym wszystkim chcieliśmy dzisiaj serdecznie podziękować. Również dla miasta to jest bardzo wielki zaszczyt, że taka społeczność sportowa reprezentuje nasze miasto na arenie województwa, kraju czy Europy. Jest to bardzo doskonała wizytówka i promocja naszego miasta, za co serdecznie dziękuję. Chciałem jednocześnie podkreślić i poinformować, że nasze szkoły osiągają bardzo znaczące wyniki sportowe na arenie województwa podlaskiego we współzawodnictwie sportowym szkół podstawowych. Nasza szkoła podstawowa numer 4 plasuje się już w pierwszej ósemce szkół. Szkoła podstawowa numer 3 jest na 17 miejscu i bardzo wysoko wskoczyła w klasyfikacji. I szkoła numer 5 jest na 22 miejscu. Również Miejskie Gimnazjum nr 1 z drugiej setki wskoczyło na 45 miejsce, także wyniki są bardzo znaczące. Jednego tylko nie rozumiem, że na przykład szkoła podstawowa nr 4 to jest 8 w województwie, a w klasyfikacji powiatowej o puchar starosty powiatu zamrockiego jest na 7 miejscu, ale to niech pozostaje tajemnicą pana starosty. Także, szanowni Państwo, życzę wszystkim udanego spotkania. Wszystkiego najlepszego i zaczynamy. Dziękujemy bardzo panu burmistrzowi. I tym oto sposobem, proszę Państwa, możemy rozpocząć naszą galę i myślę, że zawodnicy oraz ich trenerzy będą mogli już przychodzić i odbierać swoje statuetki, ale nie tylko, ale o tym już za chwilę. I tak oto, proszę Państwa, chcielibyśmy przejść do pierwszego uczestnika, a tak naprawdę zawodnika, który zdobędzie statuetkę już za chwilę. Jest to Olgierd Michalski, zawodnik Hunter K1 oraz Muay Thai, absolwent zespołu szkół agroprzedsiębiorczości w Zambrowie. Jego osiągnięcia to 5. miejsce Mistrzostw Świata ISKA Ateny oraz druga zawodowa walka w K1 na Słowacji. Trenerem jest Maciej Tercjak. Oczywiście zapraszamy obu panów oraz o wręczenie prosimy statuetki pana Kazimierza Dąbrowskiego. Jeśli chodzi o wręczenie prezentów, to prosiłbym o przewodniczącego Rady Miasta Zambrów Zbigniewa Korzeniowskiego na scenę. Wielkie brawa! Na razie nie widzę ani Olgierda, ani pana Macieja. Czyli widocznie będziemy musieli trzymać się ze statuetką. Jeśli się nie zgłoszą, to ja z chęcią takową przytulę. Pójdziemy dalej.
Proszę Państwa, drugą osobą, która mam nadzieję już teraz odbierze tę statuetkę, będzie Jacek Misiewicz, zawodnik Mazowiecko-Podlaskiego Klubu Karate, uczeń zespołu ogólnokształcących w Zambrowie. Jego osiągnięcia to pierwsze miejsce w Mistrzostwach Europy Furo Karate 2016, pierwsze miejsce w Pucharze Polski Furo Karate 2017, pierwsze miejsce w Pucharze Polski Kyokushin Karate IBK 2017, oraz trzecie miejsce w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Karate Kyokushin IBK 2016 K1 Kickboxing oraz trener Artur Więzowski. I tu bym prosił o statuetkę, o jeśli chodzi o wręczenie, burmistrza miasta Zambrów Kazimierza Dąbrowskiego oraz o prezenty, o wręczenie ich pana wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zambrów Krzysztofa Boruca. Zapraszam wszystkich panów. Wielkie brawa. Któryś z panów życzy sobie może powiedzieć kilka słów, czy też nie? Ja z tego miejsca bardzo chciałbym podziękować moim trenerom, którzy potrafią przygotować do zawodów, wszystkim moim sparring partnerom, z którymi mogę trenować, całemu klubowi, oczywiście rodzinie, dziewczynie, wszystkim, którzy mnie wspierają. Ze wszystkim dziękuję. Dziękujemy bardzo. Jeszcze raz wielkie brawa. Kolejną osobą będzie Aleksander Anuszkiewicz, zawodnik Mazowiecko-Podlaskiego i tu momenci. O, i widzę dalej. Klubu Karate, uczeń Miejskiego Gimnazjum nr 1. I wrócimy, żeby coś się działo. Jego osiągnięcia to pierwsze miejsce w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Karate Kyokushin IBK 2016. Idąc dalej. To wszystko wyreżyserowane, także spokojnie. Kolejne osiągnięcia to pierwsze miejsce w Pucharze Polski Kyokushin Karate IBK 2017 oraz drugie miejsce w Pucharze Polski Kyokushin Karate IBK 2016 i to wszystko w kategorii junior. Prosiłbym o wręczenie statuetki przez pana burmistrza miasta Zambrów Kazimierza Dąbrowskiego oraz nagrodę ufundowaną bądź wręczoną przez pana wiceburmistrza Bogdana Kamińskiego. A jeśli chodzi o trenera, również zapraszamy. Którym jest Robert Gaździk? Jeśli są panowie, zapraszamy na scenę. Są. Zapraszamy. Któryś z panów życzy sobie powiedzieć kilka słów? Jest jeden odważny, proszę bardzo. Dzień dobry państwu. Chciałbym podziękować szczególnie sensejowi Robertowi, Shihanowi i za ten. Dziękuję. Dziękujemy również. Przede wszystkim za ten. Wielkie brawa. Kolejną osobą, która dostanie takową statuetkę, która jest widoczna po mojej prawej i po państwa lewej, jest teraz niewiasta Karolina Olszewska, zawodniczka Zambrowskiego Klubu Karate Kyokushin, uczennica Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie. Jej osiągnięcia to pierwsze miejsce w 17 Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w Karate Kyokushin. Jej trenerem jest Skander Jusfi. Jeśli są,
Państwo, to proszę bardzo na scenę. Jeśli chodzi o statuetkę, wręczy ją nikt inny, jak burmistrz miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, mimo że rutyna jedna. Oraz prosiłbym o wręczenie prezentów przez przewodniczącego Rady Miasta Zambrów Zbigniewa Korzeniowskiego. Zapraszam bardzo. Ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie? Okay. Rozumiemy. I jeszcze raz wielkie brawa. Dziękujemy bardzo. Pan trener Skander jeszcze się pojawi i to za chwilę, i to nie tylko raz. To tak miałem nie zdradzać tajemnicy, no ale jak już poszło, to trudno. Idziemy dalej, proszę Państwa. Kolejną osobą, która dostanie takowe prezenty, jest Hubert Pretko, zawodnik zambrowskiego klubu karate Kyokushin, uczeń szkoły podstawowej nr 4 w Zambrowie. Jego osiągnięcia to pierwsze miejsce w 17 Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w karate Kyokushin i to również trenerem jest Skander Yusfi. Jeśli chodzi o wręczenie statuetki, będzie tu niezmiennie burmistrz naszego miasta, pan Kazimierz Dąbrowski. Jeśli chodzi o wręczenie nagrody, będzie to pan wiceprzewodniczący Krzysztof Boruc. Zapraszamy wszystkich. Wielkie brawa, jak najbardziej zasłużone. Czy któryś z panów chciałby? Proszę bardzo. Dziękuję wszystkim. Lakonicznie, pięknie. I przejdziemy do kolejnej osoby. Kolejną osobą jest Kacper Kondracki, zawodnik zambrowskiego klubu karate Kyokushin. Jego osiągnięcie to pierwsze miejsce w 17 Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w karate Kyokushin. I tutaj uwaga, szok, ponieważ trenerem jest Skander Yusfi. Jeśli chodzi... Dziękuję. Chociaż to bardziej dla trenera, mam nadzieję. Jeśli chodzi o wręczenie statuetki, tu bez zmian, pan Kazimierz Dąbrowski, burmistrz naszego miasta. Natomiast jeśli chodzi o nagrodę, prosiłbym pana Bogdana Kamińskiego. Zapraszamy. Wielkie brawa, proszę Państwa. Czy któryś z panów chce powiedzieć kilka słów? Tak, proszę bardzo. Chciałem podziękować wszystkich i też moja żona, która prowadzi ze mną Zambrowski Klub Karate Kyokushin. Też chciałem podziękować pana burmistrza za pomoc na nasz klub. I też oczywiście ludzie, które nam pomagali. I jeszcze... Zawodnikom. Jeszcze będą pomagać. Dziękuję. Jednak publika zawsze pomocna. Tak się zastanawiam, czy pan Skander wie, że już jest po raz ostatni, czy jeszcze się domyśla, że będzie raz jeszcze. I ciekawe, komu wtedy podziękuję.
No to proszę Państwa, przejdźmy do kolejnej osoby. Będzie to Marcel Plona, uczeń szkoły podstawowej nr 4 w Zambrowie. I teraz osiągnięć trochę będzie, także jeśli ktoś ma ze sobą poduszkę, to jej nie będzie potrzebne, bo są naprawdę wspaniałe. Pierwsze miejsce w klasyfikacji chłopców w finale wojewódzkim w czworoboju lekkoatletycznym. Pierwsze miejsce w biegu na 1000 metrów w finale Igrzysk Województwa Podlaskiego w lekkiej atletyce. Trzecie miejsce w indywidualnej klasyfikacji chłopców w finale wojewódzkim w czworoboju lekkoatletycznym. Oraz 12 miejsce w biegu na 1000 metrów w finale krajowym czwartków lekkoatletycznych w Łodzi, które odbyły się od 16 do 18 czerwca 2017 roku. Trener Krzysztof Kumur. Prosiłbym o wręczenie nagród przez burmistrza Kazimierza Dąbrowskiego oraz przez nagrody przez pana Zbigniewa Korzeniowskiego. Zapraszam wszystkich. Rozumiem, że zastępstwo, tak? Proszę bardzo. Pani Grażyna Łamasz jest dzisiaj zastępczynią pana Krzysztofa Kumura, trenera. Mamy nadzieję, że odda mu nagrodę. I wielkie brawa, proszę Państwa. Myślę, że zasłużone w pełni. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. Chciałbym powiedzieć mało oryginalnie, ale jednak czuję, że muszę. Chciałbym podziękować mojemu trenerowi Krzysztofowi Kumurowi oraz rodzicom, bo czuję, że bez nich by mi się nie udało osiągnąć tylu sukcesów. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Idąc dalej, proszę Państwa, w tej lokomotywie śmiechu. Dalej, kolejną osobą jest Gabriela Krajewska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie. Jej osiągnięcia to drugie miejsce w biegu na 200 metrów w finale Igrzysk Województwa Podlaskiego w lekkiej atletyce oraz piąte miejsce w biegu na 80 metrów w finale Igrzysk Województwa Podlaskiego w lekkiej atletyce. Trenerem jest Małgorzata Łamasz. Jak najbardziej zapraszamy, jeśli te osoby się pojawiły dzisiaj. Jeśli chodzi o wręczenie nagród, prosiłbym burmistrza miasta Zambrów, pana Kazimierza Dąbrowskiego oraz pana Krzysztofa Boruca. Zapraszamy. Wielkie brawa, proszę Państwa. Czy przekazać mikrofon? Proszę bardzo. Serdecznie dziękuję koleżankom, rodzicom za motywowanie do zawodów. I dziękujemy bardzo. Kolejną osobą z tej samej szkoły będzie Patryk Czartoszewski. Jest oczywiście to uczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie. Osiągnięcie to drugie miejsce w biegu na 600 metrów w finale Igrzysk Województwa Podlaskiego w lekkiej atletyce. Trenerem jest Krzysztof Kumur. I jeśli chodzi o te osoby, jak najbardziej zapraszamy po odbiór statuetki i nagrody. Jeśli chodzi o wręczenie statuetki, tu już teraz zaskoczę, proszę Państwa, was wszystkich, ponieważ będzie to pan burmistrz Kazimierz Dąbrowski. Natomiast jeśli chodzi o nagrodę, będzie to pan Kamiński. Zapraszamy.
I nagrodźmy, proszę Państwa, zwycięzcę wielkimi brawami. Czy ktoś by chciał zabrać głos? Nie? Okej. Okay. Dziękujemy bardzo raz jeszcze. I tak idąc dalej, kolejną osobą, która zdobędzie, znaczy tak naprawdę już zdobyła statuetkę oraz nagrody, będzie to Karolina Dzwonkowska, uczennica Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Zambrowie. Osiągnięcia to: trzecie miejsce indywidualnie w kategorii klas pierwszych podczas Gimnazjady Województwa Podlaskiego w drużynowych biegach przełajowych, finał wojewódzki. Czwarte miejsce w biegu na 600 metrów podczas wojewódzkiej gimnazjady w lekkiej atletyce oraz finał wojewódzki. Trenerem jest Grzegorz Piórkowski. Prosiłbym o wręczenie nagród pana burmistrza Kazimierza Dąbrowskiego oraz pana Kamińskiego. Proszę bardzo. Przepraszam, pana Korzeniowskiego, a żeby coś się działo. Przepraszam. Rozumiem, że trenera dzisiaj nie ma, pana Grzegorza Piórkowskiego. Okay. Czyli Karolinie uda się zgarnąć obie nagrody. To trzeba wiedzieć, jak podejść. No i wielkie brawa, proszę Państwa. Karolina, czy chciałabyś coś powiedzieć? Proszę bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję mojemu trenerowi Grzegorzowi Piórkowskiemu, ale również mojemu klubowemu trenerowi Andrzejowi Korytkowskiemu i moim rodzicom za wsparcie. Gratulujemy jeszcze raz. I teraz, proszę Państwa, już zaczynają się grupy, także nazwisk będzie dużo więcej, aczkolwiek wszystkie jak najbardziej na równi, jeśli chodzi o osiągnięcia. Drużyna 12 dziewcząt UKS Orkan, działającego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Zambrowie. I teraz pozwolę sobie wymienić wszystkie imiona i nazwiska. Natalia Bielicka, Zuzanna Modzelewska, Vanessa Rybicka, Patrycja Stańczuk, Julia Leszczyńska, Julia Borowska, Małgorzata Jabłonowska, Karolina Marczyk, Zuzanna Chełska, Weronika Potęga. Tu jeszcze dwie strony, także momencik. Kolejną osobą jest Wiktoria Sadowska oraz Wiktoria Zysik. I wracając, ich osiągnięcia to: pierwsze miejsce w finale Igrzysk Wojewódzkiego Podlaskiego w koszykówce Wojewódzkiego Podlaskiego mam, tak, ale to też ładnie brzmi. Rozumiem, że jakieś były mistrzostwa. W koszykówce dziewcząt Energa Basket Cup 2017 oraz 10 miejsce w Polsce w krajowym finale Energa Basket Cup 2017 w kategorii dziewcząt. Trener to Leszek Chodkiewicz i prosiłbym, jeśli są oczywiście wszystkie te osoby, o zajęcie miejsca na scenie. Jeśli nie, to reprezentantów, mam nadzieję, że takowi są. Natomiast jeśli chodzi o nagrody, oczywiście jeśli chodzi o statuetkę, będzie to pan burmistrz miasta Zambrów, pan Kazimierz Dąbrowski. A jeśli chodzi o wręczenie nagrody, będzie to pan Krzysztof Borut. Zapraszamy. Pan burmistrz widocznie też się czymś zasłużył, bo nagrodę jednak takowo dostał. Zuch. Jak najbardziej, proszę bardzo.
Chciałybyśmy przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować panu burmistrzowi za możliwość rozwijania naszych pasji sportowych oraz za wsparcie finansowe, dzięki któremu mogłyśmy między innymi wyjechać na finał krajowy Energa Basket Cup. Dziękujemy bardzo. Wielkie, a tak naprawdę nawet poczwórne brawa raz jeszcze, proszę państwa, dla wszystkich czterech dam. Dziękujemy i gratulujemy. Jeszcze raz, proszę bardzo. W imieniu naszych zawodniczek bardzo prosimy gospodarza obiektu tu do nas, aby przyjęła pani od nas podziękowania za umożliwienie zorganizowania tej gali. Dziękujemy bardzo. Wielkie brawa, proszę państwa. Ja tylko dodam od siebie, że nie tylko dla sportowców, ale dla muzyków również pani dyrektor przyjazna. I dziękujemy bardzo. Idąc dalej, proszę państwa. Również teraz drużyna będzie, tylko że tu już w męskim wydaniu. Drużyna chłopców z zespołu szkół, przepraszam, ze szkoły podstawowej nr 4 w Zambrowie. Marce Plona, Patryk Czartoszewski, Sebastian Dąbrowski, Eryk Kaczyński, Kacper Kościesza, Aaron Michalak, Szymon Ostasiewicz, Jakub Rogaczewski, Bartosz Romanowski, Bartosz Śledziewski, Amadeusz Arcichowski, przepraszam, Jakub Gwardiak, Michał Janowski oraz Szymon Nagórka. Osiągnięcie to trzecie miejsce w finale województwa podlaskiego w sztafetowych biegach przełajowych w kategorii chłopców. Trenerem jest Krzysztof Kumur. Jeśli jest taka zwarta brygada, to jak najbardziej zapraszamy. Jeśli chodzi o wręczenie statuetek oraz nagród, prosiłbym pana burmistrza miasta Zambrów, pana Kazimierza Dąbrowskiego oraz pana Kamińskiego. Zapraszamy. I wielkie brawa, proszę państwa. Zapraszamy jak najbardziej. Śmiało. Tyle testosteronu, to ta scena chyba jeszcze nie widziała. Już niebawem będziecie ich wszystkich oglądali w telewizji, także przypatrzcie się. Teraz macie jedyną możliwość, żeby zobaczyć ich na żywo. Wielkie brawa jeszcze raz, proszę państwa. Czy któryś z panów może chciałby zabrać głos, coś od siebie? Z duszy, z serca, proszę bardzo. Dziękuję wszystkim za nagrodę. I warto było. Czy jeszcze któryś z panów? Nie? Dziękujemy bardzo i gratulujemy raz jeszcze. Jak najbardziej, brawa się należą, tak? No i proszę państwa, idąc dalej, jest już tylko zostało 8 stron z tego, co widzę, także już niedaleko. Idziemy dalej, proszę państwa. Drużyna chłopców ze szkoły podstawowej nr 4 w Zambrowie. Jakub Ołtakowski, Jakub Gwardiak, Amadeusz Arcichowski. Dobrze, już przez chwilę myślałem, że déjà vu mam. Maciej Dębnicki, Bartosz Romanowski, Szymon Nagórka, Patryk Dąbrowski, Patryk Czartoszewski, Sebastian Dąbrowski, Szymon Ostasiewicz, Jakub Rogaczewski, Adrian Konopka oraz Marcel Plona.
Ich osiągnięciem było pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej chłopców w finale wojewódzkim w drużynowych biegach przełajowych. Trenerem jest Krzysztof Kumur. Jeśli chodzi o nagrodę, wręczy oczywiście burmistrz miasta Zambrów, pan Kazimierz Dąbrowski oraz pan Zbigniew Korzeniowski. Zapraszamy. Teraz będzie chwila dla fotoreporterów. I potem może usłyszymy kolejny męski głos, jeśli ktoś będzie chciał wziąć, oczywiście, udział przy wypowiadaniu się przy mikrofonie. Jeśli jakieś nagrody zostaną, to ja w bagażniku mam miejsce, także bez problemu. No i raz jeszcze, proszę Państwa, wielkie brawa. Czy któryś z Panów chciałby może zabrać głos? Podziękować trenerowi, prowadzącemu może, nie? No nic, dobrze. Dziękujemy bardzo i gratulujemy jeszcze raz. No i proszę Państwa, idziemy dalej. Również pojawi się grupa, mam nadzieję, że są ci chłopcy. No i jest to drużyna chłopców ze szkoły podstawowej nr 4 w Zambrowie. W jej skład wchodzą Marcel Plona, Patryk Czartoszewski, Aaron Michalak, Sebastian Dąbrowski, Szymon Ostasiewicz, Maciej Dębnicki oraz Patryk Dąbrowski. Ich osiągnięcie to 13 miejsce w finale krajowym czworoboju lekkoatletycznego w kategorii chłopców w Olecku. Trenerem jest pan Krzysztof Kumur. Zapraszamy jak najbardziej. Jeśli chodzi o wręczenie, to będzie pan Krzysztof Boruc oraz burmistrz miasta Zambrów, pan Kazimierz Dąbrowski. Zapraszamy na scenę. W zastępstwie oczywiście pani Łabasz. Wielkie brawo, proszę Państwa. Proszę się nie krępować, można klaskać cały czas, śmiało. I zapamiętajcie lepiej ich twarze. Jeszcze niedawno Małysz, a niedługo oni. Dziękuję. Alfabiki mili. Magiczna czerwona koperta pojawiła się na scenie. Państwo chyba wiedzą, co to znaczy. Nie chodzi o wąglik ani o bombę, nie, nie. Czy ktoś chciałby zabrać głos może? Nie ma chętnych? Dobrze, dziękujemy bardzo w takim razie i gratulujemy raz jeszcze. No i proszę Państwa, tak jak wspominałem jeszcze niedawno, niby było 9 stron, a zostały już nam tylko 3 kategorie. O. No niestety.
ale zauważcie, że mimo, że tych kategorii było dla niektórych wiele, dla innych może niewiele, to i tak nazwisk naprawdę się sporo pojawia, także myślę, że warto inwestować i warto obserwować wszystkich naszych sportowców, bo naprawdę osiągnięcia to mają niebotyczne. Idąc dalej, drużyna chłopców, jeśli chodzi o szkołę numer 4, podstawowo oczywiście w Zambrowie, i teraz wymienię aż 10 imion i nazwisk. Pierwszy: Michał Dębek, Gracjan Jastrząb, Emil Zagroba, Wiktor Balik, Andrzej Tyszko, Oskar Karwowski, Miłosz Dybowski, Kacper Jasionek oraz Hubert Radwański. Ich osiągnięcie to pierwsze miejsce w województwie i 15 miejsce w finale ogólnopolskim w kategorii chłopców U10 w 17 edycji turnieju z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku. Trenerem jest Jacek Kalupa. Zapraszamy jak najbardziej wszystkich panów. Jeśli chodzi o wręczenie nagród, będzie to pan Bogdan Kamiński oraz burmistrz miasta Zambrów, pan Kazimierz Dąbrowski. Zapraszamy. Jak widać, i bez trenera sobie radzą na scenie. No i proszę Państwa, nagrodźmy wszystkich tych męskich osobników wielkimi, gromkimi brawami. 15 bramek strzelił? Ja na tyle w życiu nie strzeliłem. Brawo, brawo proszę Państwa. Czy któryś z panów chciałby zabrać głos? A szczerze? To ja już podchodzę, proszę bardzo. Chciałbym podziękować panu prowadzącemu, panu naszemu trenerowi, panu Fabianu i każdym rodzicom, którzy przyjechali nam kibicować na ogólnopolskim turnieju. No i dziękuję. Pan Fabianu dziękuję i myślę, że państwo również. Dziękuję bardzo. Chyba, że jeszcze któryś z panów chce zabrać głos. To trochę tak, trochę nie. Dobrze, dziękujemy i gratulujemy raz jeszcze. I wielkie brawa, proszę państwa. Pan Borys mi powiedział, że ciężkie imię wybrałem. To ja się tylko pochwalę, że miałem mieć na imię Tobiasz. No i tak to. Idąc dalej, proszę Państwa, już niestety, ale końcówka. Ale teraz płeć piękna. Drużyna dziewcząt, rocznik 2005, Stowarzyszenie Rekord Zambrów. I tu będą cztery imiona i nazwiska. Magdalena Dąbrowska, Oliwia Tyszka, Kinga Rogulska oraz Małgorzata Ogrodnik. Osiągnięcia to mistrzynie województwa podlaskiego mini siatkówki kategorii trójki oraz 12 miejsce na Mistrzostwach Polski w Zabrzu mini siatkówki kategorii trójki. I tu byśmy poprosili pana Korzeniowskiego oraz pana Kazimierza Dąbrowskiego. Jeśli chodzi o trenera, jest to pan Łukasz Kujawa. Widzę, że już zmierza. Zapraszamy. Thank you.
No myślę, proszę Państwa, że brawa zasłużone, jak najbardziej. Czy któraś z zawodniczek bądź trener chcieliby zabrać głos może? Śmiało. Ani ja nie gryzę, ani mikrofon. Jeszcze. Proszę bardzo. Dziękuję. Chciałabym podziękować naszemu trenerowi i naszym kochanym rodzicom, którzy nas wspierali w tych chwilach. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Pan Kujawa? Na razie nie. Dobrze. Dziękuję bardzo i gratulujemy raz jeszcze. Tak wiecie, stoję z boku i słucham tych wszystkich podziękowań. I najwspanialsze jest to, że jeśli ktoś już dziękuje, to nikt nie zapomina o swoich rodzicach. Ja wiem, że trenerzy, ja wiem, że talent i tak dalej, ale jednak to rodzice nas to wszystko wpajają i to jednak oni są naszym największym wsparciem. Także bym prosił o brawa dla wszystkich rodziców. No i tak oto, proszę Państwa, dobrnęliśmy do ostatniej kategorii. Drużyna dziewcząt, rocznik 2006, Stowarzyszenie Rekord Zambrów. Julia Mianowska, Natalia Szabłowska oraz Aleksandra Siemieniuk. Ich osiągnięcia to wicemistrzynie województwa podlaskiego oraz 14 miejsce na Mistrzostwach Polski w Zabrzu mini siatkówki kategorii dwójki. Trenerem jest raz jeszcze Łukasz Kujawa. Prosiłbym o wstąpienie na scenę, natomiast jeśli chodzi o nagrody, prosiłbym o wręczenie przez pana Krzysztofa Boruca oraz, i tutaj znowu zaskoczenie, burmistrza pana Kazimierza Dąbrowskiego. Zapraszamy. Wielkie brawa, Marta. Czy któraś z pań bądź trener chcieliby zabrać głos? Proszę bardzo, pani kapitan. Chciałybyśmy podziękować dla trenera, że chciał z nami ćwiczyć i dla rodziców, że nas wspierali. Ja również dołączam się do podziękowań, ale najbardziej bym chciała podziękować naszym zawodniczkom Rekordu Zambrów, bo bez tego nie byłoby tego sukcesu i wysiłek, praca na treningach procentuje. Jeszcze raz dziękuję i wszystkim osobom, które wspierają Stowarzyszenie Sportowe Rekord Zambrów. Dziękuję. Dziękujemy i gratulujemy raz jeszcze. Proszę Państwa, wielkie brawa, ponieważ już to będzie jeden z ostatnich razów dzisiaj. I tak to, proszę Państwa. Tak to bywa, że wszystko, co piękne, szybko się kończy. Ale prosiłbym teraz wszystkie osoby, które dzisiaj były na scenie, wszystkich trenerów, zawodniczki, zawodników, by pojawili się raz jeszcze, ponieważ chcielibyśmy zrobić wam wszystkim grupowe zdjęcie, byście mogli pięknie wspominać ten jakże zacny dzień za 5, 10, 15, a nawet i więcej lat. Naprawdę, zapraszamy wszystkich, zrobimy kilka zdjęć, ale to jeszcze nie wszystko, nie rozchodźcie się. Ale zapraszamy oczywiście zawodników, trenerów, oczywiście przewodniczących i pana burmistrza również. Panią dyrektor jak najbardziej, owszem, też. No i wielkie brawa, proszę Państwa, za wszystkich nagrodzonych.
nigdy mi się jeszcze tak nie pstrzyło w oczach. Pamiętajcie, w kinie nigdy nie można używać telefonów komórkowych, ale dzisiaj jest jak najbardziej wskazane. Dziękujemy bardzo, proszę Państwa. Dziękujemy bardzo. Raz jeszcze nagroćmy wszystkich dzisiaj uhonorowanych różnymi fajnymi nagrodami, wielkimi brawami, proszę Państwa. Powróciwszy do żywych. Proszę Państwa, jeśli chodzi o galę sportu, pierwszą galę sportu w Zambrowie 2017, tak naprawdę mamy już oficjalnie zakończoną, ale... Jeszcze na koniec, tak jak wspominałem, ta oto gustowna brygada powróciła i chcielibyśmy ze mną na czele zaprezentować jeszcze Państwu kilka kawałków, zanim się rozejdziemy. A po koncercie chciałbym przy okazji Państwa wszystkich zaprosić w imieniu własnym, Pani Dyrektor, Przewodniczących oraz Pana Burmistrza na słodki poczęstunek do Cafe Muza, która jest dosłownie kilka metrów obok, gdy wyjdziemy z tej sali. Także proszę Państwa, przedstawię jeszcze tylko może wszystkich tutaj na scenie, ponieważ później już możliwe, że nie będzie takiej możliwości. Także proszę Państwa, od mojej prawej, jeśli chodzi o trąbkę, Krystian Zaręba. Puzon i nie tylko, Michał Knapkiewicz. Gitara elektryczna, Piotr Krystosiak. Bas Kajetan Klimaszewski. Pan za mną przy garach, bynajmniej nie w kuchni. Norbert Zupkowicz. Druga gitara elektryczna, Jakub Konieczny. Oraz piękna niewiasta po mojej lewej, klawisze oraz wokal, Weronika Jankowska. Moja już skromna osoba, Fabian Dzierzyc, witam wszystkich Państwa już w imieniu zespołu Fabki. Zapraszamy. Podzielił nasz czas na wrogów i przyjaciół. Pamiętam twoje oczy w każdej jednej chwili. Pamiętam twój zapach na twojej twardej szyi. Powiedz, jak mnie znalazłaś, gdy wyśnotu w środku dnia. Na łóży z wyrzutu sumienia, w której odbijam się sam. Powiedz, jak mnie znalazłaś, gdy wyśnotu w środku dnia. Na łóży z wyrzutu sumienia, w której odbijam się sam. O tobie myślę, gdy nocą śpię przy ścianie. To tylko parę chwil, a może życie całe. Jak ma samotnie trzeba w tym samym ogrodzie. Daleko nam do siebie, nie mamy dokąd odejść. Powiedz, jak mnie tu znalazłaś, gdy myśl to po środku dnia. Na duży zły rzut sumienia, której odbijam się sam. Powiedz, jak mnie tu znalazłaś, gdy myśl to po środku dnia. W kałuży
chemia miasta, przecież to biały ból. Raz drzewa rosną w górę, raz łamią się na pół. Jedni chcą mi spokój, a drudzy chcą więcej. Patrz, pójdziemy razem, zaśpiewam ci piosenkę. Powiedz, jak mnie tu znalazłaś? Chęć na pół środku dnia, na burzy zwierzę do sumienia, której odbijam się sam. Odczepia miasta, wśród śnieżno-białych pól. Raz drzewa rosną w górę, raz słania się na pół. Teraz, proszę Państwa, chciałbym zadedykować piosenkę dwóm paniom, które nam bardzo pomogły, pani Karolinie, pani Justynie, które dużo pracy w to włożyły, i piosenka, która ma enigmatyczny tytuł Wezmę Cię. Jak ktoś zna, można śpiewać, jasne. Gdziekolwiek popadnie, wezmę cię. Jak nie brałem żadnej, wezmę cię. Bez względu na porę, wezmę cię. Powtarzam z uporem, wezmę cię. Na słowa honoru, wezmę cię. Bez ruchu oporu, wezmę cię. Na różne sposoby, wezmę cię. Cokolwiek nie zrobisz mi. A potem będę rozmyślał wciąż, kiedy cię będę mógł znowu wziąć. Potem będę rozmyślał wciąż, kiedy cię będę mógł wziąć. Wezmę cię na przekór konwencjom, wezmę cię i nie oddam Niemcom. Wezmę cię pod każdą postacią, wezmę cię, niech inni zobaczą. Wezmę cię, nie tylko na boku, wezmę cię, patrz raz w białym stoku. Wezmę cię, bez żadnych ostrzeżeń, wezmę cię, tak jak się urodzę, że dziś. A potem będę rozmyślał wciąż, kiedy cię będę mógł znowu wziąć. A potem będę rozmyślał wciąż, kiedy cię będę mógł wziąć. Wezmę cię, wzbudzając podziw. Wezmę cię, nie licz na nic więcej. Wezmę cię, bo masz umie wziąć cię dziś. A potem będę rozmyślał wciąż, kiedy cię będę mógł znowu wziąć. A potem będę rozmyślał wciąż, kiedy cię będę mógł wziąć. Taka ładna piosenka, w piwnicy u Fabka. Jeśli nie znacie, poznacie. Jeśli wam się nie spodoba, to radzę, żeby. U dziadka, kiedy przychodziła jesień, zrzucali tam węgiel i jabłka i tam całowaliśmy się pierwszy raz.
Wiecie, co ja wtedy robiłem? Brałem wtedy twoje ręce i kładłem je sobie na twarz, a skronie pulsowały gęściej, gdy dłonie masowały lędźwie. No a na górze szalała burza i wiatr z miejsca na miejsce przeganiał piach. Kałuże wypiły podwórze do cna, a Buda ganiała psa, bo gdzie było nam tak bezpiecznie jak tam? Przychodziła zima i w mig w czarno-biały zmieniał się świat. Lizaliśmy paproci na szybach, a bruz trzaskał jak bat. No a jeśli wychylaliśmy nosa, no to tylko na moment nadstaw. Na co by mam podać ten? No ale póki jeszcze był dzień, wracaliśmy po tak, bo gdzie było nam tak bezpiecznie jak tam? Mieliśmy co świt na sad i tam zwykle wichraliśmy się w głos, kiedy rosa łaskotała nas po stopach. Obsadzałem cię wtedy na wiśnie, no i stamtąd strzelaliśmy dobro. A pestki to była nasza broń, a pestki to była nasza broń. Tak, pestki to była nasza broń, a dom to skron był nasz. No bo gdzie było nam tak bezpiecznie jak tam? No i stamtąd wyciągnę ten ślad. Na wodzie było nam tak bezpiecznie jak tam. Na wodzie było nam tak bezpiecznie jak tam. Pip.
tutaj koło mnie. Jesteś taka zmęczona, leżę tuż koło ciebie. Drętwieją ramiona, małe pali się światło. Mało tutaj potrzeba, wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa. Leżę tuż koło ciebie, a chinos i spodnie, jak wszystkie wspomnienia, są ciut niewygodne, są trochę niewygodne, są takie niewygodne. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Niech stanie się dzień, wyrzuć wszystkie tabletki, wyrzuć wszystko z torebki, te szminki, maskary, kolory, te cienie do powiek i jeszcze cokolwiek. Teraz pokaż mi oczy i wyrzuć z kieszeni wszystkie swoje pieniądze, te głuche telefony, adresy. A teraz pokaż mi ręce, teraz pokaż mi dłonie. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Teraz będzie bardzo długie solo, więc pokażcie, że jesteście, pomóżcie nam, ej! Uwierzcie mi, że was słychać tutaj, jesteście ekstra, dzięki! Jeszcze więcej, jeszcze głośniej, dajcie jeszcze z siebie wszystko. Lecimy! Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Ja wiem, młodzież, ja pedagog. Ale byliście zajebiści, dzięki. Proszę Państwa, to już wszystko z naszej strony, jeśli chodzi o zespół Fabki. Także dziękujemy Wam bardzo. Czy możemy jeszcze jedną? Nie? To proszę Państwa, chcielibyśmy Wam zademonstrować jeszcze jedną piosenkę, bardzo nieznaną, z lat 80., jak dobrze pamiętam, bo może jeszcze wcześniej. Ale szokiem będzie to, co się teraz stanie na scenie. Uwaga. Fiku, mik i mnie nie ma.
wracają, lecz już nie do ciebie. By ktoś tak jak ty radosnie miał dni, powrócił przyjaciel bez wiosny. Dlaczego to każdy już powie, na plecach przyniesie to tu. Konik strzela koni na biegunach, zwykła zabawka, mała kuśtawka, a rozkołyszne rozbawi. Konik strzela koni na biegunach, przyjaciel wiosny, uśmiech radosny, każdy powinien ma mieć. Wiem, że mnie nie mało, także mogę na dwa. O. I tym oto sposobem, proszę Państwa, dobrnęliśmy do końca i naszej gali, i naszego koncertu. Także i w imieniu wszystkich dzisiaj zgromadzonych gości, i w imieniu naszym jako zespołu dziękujemy Wam bardzo za wzięcie udziału w tym jakże wspaniałym dniu. I chcielibyśmy zaprosić już Was na sam koniec właśnie do Cafe Muza, właśnie na jakiś fajny, słodki poczęstunek. Dziękujemy Wam bardzo.